Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym naszym quizie. Dzisiaj jest sobota, tak? Sobota, jak tak gram, to jest sobota, więc nie, jak nagram, to jest czwartek, ale dla was jest sobota. Mam nadzieję, że weekend miał wam dobrze, mam nadzieję, że widzieliście już odcinek na koledze Ignacym. I dzisiaj w sobotę za godzinę jest kolejny odcinek, mniej więcej, więc zapraszam was gorąco. Dzisiaj taki humorystyczny. Widzę, że rysunki są oryginalne, inspiracje czerpnięto tutaj, to jest źródło. W niektórych przypadkach do granicy dodam kilka ozdób, kliknij na obraz, żeby zobaczyć jego większą wersję oraz przypis. To tutaj by trzeba kliknąć, żeby był przypis cały. Okej, wydaje mi się, że część będę wiedział, ale spróbujmy, więc co? Myślę, że lecimy. Pierwsze, to wydaje się Australia. Drugie to są chyba Chiny. To jest chyba Cypr. Japonia. Chorwacja. Czad. Czad ma taki śmieszny łepetynkę na górze. Ha, to może stąd jest Czad. To jest Wielka Brytania. Brytania. To. Taki krab. Okalający coś z tej strony. To jest chyba Bangladesz. To jest chyba Somalia tam na dole. Krab taki z prawej strony. Też jest chyba jakiś afrykański kraj. A ty taki dziwnie zawinięty. I ten krab. Taki krab, co to mogłoby być? Jaki kraj tak siedzi na mapie? Bo one są już ustawione tak, jak patrzymy zwykle na mapy. I teraz myślę, poczekajcie, przesunę mikrofon, bo jak zawsze potem obracam głowę w tę stronę, to mówicie, dałem też większe zbieranie na mikrofonie, więc mam nadzieję, że teraz tego słychać. W ogóle muzyka leci, czy nie leci? Poczekajcie, leci? Leci muzyka, dobra. Wszystko leci, dobra. Kurde, trochę nie wiem, powiem wam. Przyjrzyjmy się jeszcze. Jakieś takie... zawinięcie pocięte, to może być, a to nie jest Haiti? Tak, ta część wyspy, nie? Tak mi naszło. A ty kim będziesz? Zawinięty i wcięty, to jakiś afrykański kraj chyba. Jeszcze ty. Z takim wcięciem tutaj, tu wcięciem. Kurde, Bośnia Hercegowina może? Nie. No to nie wiem, trochę już nie chcę walić i strzelać na ośle, bo to było bez sensu. Kostaryka. Oj, nie wpadłbym. Nie, ni cholera. Paragwaj. Obydwu by nie wpadł. Ale bardzo trudne, widzę, że też mało osób wpadło. No to Haiti się trochę podomyśla i Paragwaj widzę, że ludzie się podomyśla. Ja bym się nie domyślił. Zupełnie bym się nie domyślił. Nadal średni wynik to 7,10, więc uważam za całkiem niezły wynik. Więc cool. Kolejne na dzisiaj, moi drodzy, to jest państwa z jednym sąsiadem na mapie świata. Wymień każde państwo, które posiada granicę lądową tylko z jednym państwem. Nie wyliczamy tu terytoriów zamorskich. Ułatwieniem jest mapa, na której możemy sobie oczywiście przybliżać i oddalać. Więc co? Myślę, że lecimy. Tak, Wielka Brytania ma jednego. To i Irlandia ma jednego. Kanada ma jednego. Kanada ma jednego. Haiti w takim razie. Ma jednego i Haiti jest z Dominikanu. Rozumiem, że kraje, które nie mają już sąsiadów żadnych, które się nie wliczają w to. Co ma jeszcze jednego sąsiada? Australia? Nie, Australia jest, chyba nie ma sąsiada, nie? Nie, nie ma. Co ma jednego sąsiada? Norwegia nie, Islandia chyba nie, Portugalia na pewno. Portugalia ma jednego sąsiada. San Marino. Andorra? Nie, Andorra ma więcej. Dania nie. Dania, tak, Dania ma jednego, bo ona ma tylko Niemcy, faktycznie, lądowo tylko z Niemcami. Korea Południowa. Dobra. Japonia? Nie, Japonia nie. Co tu jest jeszcze? Papua Nowa Gwinea? Tak, dobrze. Poszło. Katar? Katar ma jednego, bo to jest tutaj, ma Katar. Somalia ma więcej. Tutaj są te Lesoto, tak? Lesotho? Tak, Lesoto ma jednego, to jest ten to enklawa tutaj. Jaki kraj ma jeszcze jednego sąsiada tylko?
Cypr ma Turcję. Oj, jest. Chyba, że nie, bo tam jest terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii. To nie powinno być liczone chyba, nie? Takiego mam, taki mam feeling w tym. Tu może coś jeszcze? Belize jest tutaj, ty masz tu, ty masz dwóch, ty masz dwóch. Chile ma więcej, kraje tutaj mają po dwa. Nowa Zelandia nie. Malezja ma więcej. Wietnam ma więcej, Tajlandia ma więcej. Filipiny nie mają nominalnego sąsiada. Kazachstan ma więcej. Tutaj te kraje mają więcej niż jednego zwykle sąsiada. Ojej, tutaj Krym jest odcięty już. Tak to chyba jest liczone, nie? Grecja ma więcej. No inaczej, Cypr ma także połowę, jest cypryjska, połowa jest... nie, ty masz tu Katar faktycznie. Co by jeszcze mogło być? Malta nie, no Malta nie ma sąsiadów, nie? Nie ma. Oman, Jemen nie, Oman ma tam... Oman nie ma. Co jeszcze by mogło być z sąsiadem? Bo ten, kto nie ma żadnych sąsiadów, to trochę nie działa to tutaj, nie? A... Oj, ale pierdolę. Brunei? Tak. Sultanat Brunei. To jest tutaj taka pierdółka mała. Wy macie więcej niż jednego. Nepal. Nie, no, masz z Indiami i... A o, Bangladesz? Nie, Bangladesz ma... Ach, tu ma jeszcze granicę, dobra. Sri Lanka? Nie. Co tu jeszcze by było? No nie wiem, trochę już nie chcę walić. Timor Wschodni, Gambia. Timor Wschodni tu, Gambia, gdzie jest Gambia? O Jezu, tu nie wiedziałbym. Watykan, no oczywiście. Pisałem San Marino, nie pisałem Watykan. I Monako. No fakt, bo Monako jest tutaj we Francji tylko. No to Timor Wschodniego, Gambii, ale Watykan i Monako, widzę, że kupa ludzi wiedziała jakoś. Nie pomyślałem w ogóle w tym kierunku. Mój 13, więc ludzie lepiej 14 niż ja, więc okej. Okay. Fajny quizik, ciekawy, na pewno ciekawy. Słuchajcie, ostatni będzie troszkę dłuższy. Kiedyś był próba, pamiętacie, była z tymi prowincjami rzymskimi. Chyba, że ja tego nie nagrałem, nie jestem pewien. W każdym razie tu twórca poszedł trochę ciekawy, bo nazwał prowincję. Nie wiem, czy mogę sobie je włączyć. Tak, widzicie, nazwał sobie prowincję, to trochę pomaga nam bardzo, ale no, jakby nie jestem aż takim, jeżeli nie będę wiedział, to będę, nie będę wiedział, gdzie jest dana prowincja, to dopiero będę spoglądał. Bo nazwał od starożytnych nazw rzymskich prowincji, sprawdził nasz kochany twórca i musimy wpisać, jaki jeden kraj, chociaż znajdował się na terenie tej prowincji, czy dzisiaj obecny kraj. Więc co, myślę, że sobie spróbujemy, to lecimy. Tutaj tak, Włochy, Egipt, to jest proste, Brytania. Afryka prokonsularna, to jest chyba Tunezja, będzie i Libia. Germania Superior, to Niemcy chyba wejdą, nie? Niemcy, Francja. Tracja, Trakowie żyli na terenie Chorwacja, Rumunia, chyba są Trakowie. Bułgaria, Turcja, a tam, okej. Okay. Mauretania. Pójdźmy dalej. Galia Narbońska, to jest od Narbon, pieśni o Narbonki, jeszcze tylko piosenka, to będzie Francja. Iliria. Illyrian Rivers byli. Illyria. To jest chyba Chorwacja. Tak. Pannonia. Pannonia? Oj, nie wiem. Luzytania, Kapadocja, Fenicja. Mezopotamia. Arabia. Dakowie. Tu jest Rumunia. Macedonia. O, jednak nie. Grecja. Akwitania, Francja. Brakuje mi jakby Hiszpanii, nie? Epir był gdzieś tu w centrum, to jest chyba Turcja będzie. Turcja w ogóle... Oj, nie. Dobra, to idziemy sobie, zobaczymy, gdzie są prowincje wszystkie. Syria, Kapadocja jest tutaj na terenie Turcja. Na terenie Turcji. Przepraszam, tak podsunę wam. Oj, teraz ciężko to powiedzieć. Dalmacja jest tutaj, Pannonia, a to tutaj Austria, to z tej strony będzie. Dobra, Pannonia, Austria. Tak.
Co jeszcze sprawdziłem? Kapadocja to będzie Turcja. Fenicja. Tak, tam. Mezja Inferior. Mezja. Nie wiem trochę. Mauretania. Mauretania jest tu w dół, nie? A napiszmy Sudan. Egipt. Luzytania. Chyba widziałem to gdzieś, nie? Trochę nie da się więcej powiększyć. Luzytania to jak Luciton, tak Francja bym powiedział, ale to chyba nie to. Mezja, Turcja? Arabia. O, Syria, okej. Okay. Recja, nie wiem, Noricum. No ja strzelam i Epir. Epirus. Epir. Grecja? Grecja, Albania, no właśnie. Ukraina. Dobra, no już tu nie będę walił dalej. Zobaczmy po prostu. Maroko, Algieria była Mauretania. No tak, Maurowie. O Jezu, faktycznie. Luzytania to była Hiszpania. Okej. Okay. Chyba nawet tu było napisane, tak? Nie. Tu Lusitania, tak, jest coś takiego. To nie zauważyłem. Mezja Inferno to jest Bułgaria, Rumunia. To jest Moezja. Okej, okay, to jest napisane nawet. Recja, Niemcy, Szwajcaria, Liechtenstein, Austria, Słowenia. Okej. Okay. No dobra, już nie chciałem aż tak szczytywać, więc średni wynik 12, mój 17. Wyszło całkiem nieźle. Odcinek 12 minut, więc w sumie idealnie, tak jak zwykle lubię, żeby wychodziły. To co? Ja bym Ignacy, byście wy, a to, moi drodzy, był Jetpunk. A my widzimy się już jutro. Bye!